Keto Wtorek, odcinek 63. Cześć, z tej strony ja, Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Porozmawiamy sobie dzisiaj o egg fast, czyli poście jajecznym, o który wiele osób mnie pyta. Wydaje mi się, że w ogóle ten post jajeczny to narodził się trochę w 2010 roku, kiedy to Jimmy Moore, którego książkę zresztą Wam polecałam, autor m.in. Książki Keto Clarity, właśnie przez miesiąc bodajże jadł jajka i o tym mówił w swoich podcastach i na swoim blogu. No i jak uważam, że w książce jest sporo dobrych rzeczy, to akurat z postem jajecznym ja osobiście się nie zgadzam. Dla osób niewtajemniczonych, na czym polega egg fast? Jemy praktycznie tylko jajka, jest też dozwolony nabiał, masło i oleje typu MCT, olej kokosowy. Nie będę Wam mówić w jakich ilościach i w jakich proporcjach, bo to nie jest po to film, bo ja tego naprawdę nie zalecam. Natomiast egg fast, czyli post jajeczny, ogólnie jemy głównie jajka, niektórzy jedzą to przez kilka dni. Mam nadzieję, że nie ma osób, które jedzą to na co dzień, na stałe. No i tak wygląda post jajeczny. Po co on jest? Niektórzy twierdzą, że jest to dobra metoda na po prostu wejście w ketozę, ponieważ jajko, jak patrzymy sobie na jego makro, to ma około 60% tłuszczu, 30% białka i 10% węglowodanów. Jak jeszcze do tego dołożymy jakieś masło i inne tłuszcze, no to rzeczywiście ketogeniczne, wręcz ketoadaptacyjne makro nam się tutaj robi. Natomiast moim zdaniem są lepsze sposoby na wejście w ketozę i tutaj odsyłam Was do filmów o ketoadaptacji, o przyspieszeniu ketoadaptacji. Co jeszcze może być plusem egg fast i dlaczego osoby w ketozie się na niego decydują? Z tego co mi wiadomo, chcą szybciej schudnąć. To jest zupełnie normalne, że jeżeli jesteś na redukcji, to są takie momenty, kiedy ta redukcja się zatrzymuje, czyli po prostu nie ma efektów. No i niektórzy chcą pójść krok dalej właśnie poprzez post jajeczny. Po pierwsze, może to być skuteczne, bo jeżeli jemy tylko praktycznie jeden produkt, jemy bardzo monoskładnikowo, no to ciężko nam jest się przejeść. No bo zakładamy, że nic innego nie jemy, więc nie będziemy się obżerać tymi jajkami w nieskończoność. Więc rzeczywiście ta redukcja kaloryczna nastąpi. Jest tam odpowiednia ilość białka, więc raczej powinniśmy czuć sytość, chociaż z tym różnie bywa. Natomiast moim zdaniem, jeżeli nie chudniesz, czy to na ketozie, czy w jakimkolwiek innym systemie odżywiania, a wiesz, że makro się zgadza, kaloryka się zgadza i po prostu wszystko powinno być ok i tego rezultatu nie ma, to ewidentnie Twoje ciało daje Ci sygnał, że coś jeszcze jest nie tak. Coś jest do załatwienia, organizm nie jest w stanie równowagi i dlatego magazynuje tę tkankę tłuszczową, więc po prostu trzeba znaleźć przyczynę. Raczej objadanie się jajkami w niczym nie pomoże i tutaj dochodzimy właśnie do tego, jakie są zagrożenia i minusy według mnie tego postu jajecznego. Przede wszystkim na poście jajecznym głównie jemy jajka i nabiał i to są właśnie dwie grupy produktów, które powinniśmy wyeliminować, jeżeli nie możemy schudnąć. Dlaczego? Jajka, i tu znowu odsyłam Cię do filmu, bywają alergizujące i po prostu białko jaja kurzego lubi uczulać. No a jeżeli masz na jakiś produkt alergię i go cały czas spożywasz, to nie możesz schudnąć, bo w Twoim organizmie cały czas gromadzi się woda i jest stan zapalny. Więc to jest jedna rzecz. Nabiał tak samo, już w ogóle dużo częściej niż jaja potrafi być przyczyną alergii. I nie ma moim zdaniem dobrego działania, jeżeli chcemy redukować. Kolejna sprawa, która się może pojawić, to problemy z zaparciami, bo jeżeli jesteś na egg faście, to po prostu masz za mało błonnika albo nie masz go prawie wcale. A jeżeli nie mamy błonnika, to po pierwsze, nie jest to do końca zdrowe, bo jednak większość osób potrzebuje odżywiać te swoje bakterie, dobre bakterie w jelitach. No a po drugie, pojawiają się problemy z wypróżnieniem. A jak wiadomo, zaparcia odchudzaniu nie sprzyjają. Jednym z argumentów przeciw temu postowi to jest to, że nie dostarczamy sobie wszystkich witamin, składników mineralnych.
Natomiast jajka są naprawdę bogate odżywczo, więc tutaj akurat wiele składników odżywczych sobie dostarczymy. No może nie dostarczymy sobie na przykład folianów, które są głównie w zielonych warzywach liściastych i też są ważne i mają działanie antyoksydacyjne. Natomiast to, że nie dostarczysz sobie wartości odżywczych wystarczającej ilości, to mnie akurat nie przekonuje jako argument, bo po pierwsze podczas postu też sobie nie dostarczamy wartości odżywczych, ale to nie o to w poście chodzi. A po drugie, no to będąc na standardowej diecie, żresz co chcesz, również sobie nie dostarczasz wszystkich wartości odżywczych, no i żyjesz, więc jakby to raczej nie jest najważniejszy argument. Jeżeli mamy bardzo wysoki cholesterol i to nie jest tak, że jajko podnosi Ci cholesterol, ale rzeczywiście jajka w bardzo dużej ilości mogą sprawdzić, one mają dużo cholesterolu. To nie jest tak, że to jest 1:1 przełożenie, że cholesterol, który spożywasz, równa się cholesterol, który masz w sobie. Nie. Natomiast jednak przy wysokim cholesterolu taki ekwast również nie jest wskazany. Tak samo jak nie jest wskazany przy jakichś problemach z woreczkiem żółciowym, bo po prostu tego nie ogarniesz. Twój woreczek żółciowy tego nie ogarnie. Także moim zdaniem po prostu ekwast nie jest Ci potrzebny. To tak jak te wszystkie diety cud, których nie będę wymieniać, to również społeczeństwo keto doszło do wniosku, że ketozan im nie wystarcza i muszą zrobić coś durnego. No sorry, ale takie jest moje zdanie w tym temacie. Możemy się nie zgadzać, możemy podyskutować w komentarzach. Po prostu ten post nie jest Ci potrzebny. Można to zrobić dobrze, można odżywić swój organizm, można schudnąć, można redukować, ale w bardziej zbilansowany i racjonalny sposób. Takie jest moje zdanie. Bo naprawdę ludzie nie oceniają Cię po tym, czy Ty po tygodniu będziesz mieć minus 5 kg, czy nie, a możesz zaszkodzić swojemu zdrowiu i to według mnie jest zdecydowanie ważniejsze. To tyle w temacie jajek. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!